Cześć, z tej strony Chris. Witam was w kolejnym odcinku z Night of the Dead. Tym razem jestem w więzieniu, w którym mam znaleźć kolejny i z tego co mi wiadomo ostatni element naszej układanki. Szkoda, że nie można schodzić po drabinie, bo już bym był na dole, a tak muszę przejść tutaj po tej konstrukcji, którą sam sobie stworzyłem ze schodów. W każdym bądź razie nagrywałem tutaj od początku, tyle że po prostu miałem pewne problemy techniczne, no i straciłem całość nagrania, więc niestety nie możecie zobaczyć, jak tutaj zaczynałem. Z drugiej strony jeszcze nic nie znalazłem, więc też dużo nie straciliście. Dobra, zgarniemy tego. Wow! Tak, zaczyna się taniec. Wow! Dobra, trzeba zejść do nich. Panowie, dzisiaj promocja. Ładujemy młotem, ile wlezie. O kurde, ile ich tu jest! Ajajaj. Może sobie wyjdę tutaj i zaczekam. Jeszcze raz. Swoje zgarnął. Kto tam następny? Dobra, próbujemy z łuku. Za dużo ich jest i można naprawdę nieźle oberwać. A ja w sumie aż tak bardzo się tutaj nie przygotowałem, więc nie chcę też No i tak będą biegać z tymi moimi strzałami i się chwalić. Patrzcie, patrzcie, w plecach mam strzałę. No gdzie oni się podzieli? No i dobra. Ten drugi zobaczył go i mówi: o nie, 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 nie wychodzę, bo też zgarnę. No chodź. Dobra, jednego mniej. Oj, oj, oj. Chodź. A masz. I cyk po tobie. Nie mam nawet o czym rozmawiać, bo ty już dawno zapomniałeś, jak się rozmawia z drugim człowiekiem. Twoja koleżanka też. Ta to w ogóle straciła głowę w tym momencie. Ale tak to jest czasami, jak się biega jak szalona. Oj. Dobra. A ten co? Taniec na regale. Dobra, bierzemy co tu jest. I wychodzimy stąd. Tylko tu nie wyjdę. Ha, bo chyba muszę tutaj wejść na górę. Lepiej sobie zapiszmy, bo różnie tu może być. Zobaczę jeszcze, co mam z jedzenia, ale wygląda na to, że niezbyt jest tutaj ciekawie. Trochę się być może pospieszyłem, żeby tu przyjść. Więc będę musiał bardziej taktycznie grać, niż wpadać z młotem w sam środek imprezy. Dobra, to sobie zostawię jeszcze ten. Mam jeszcze jajka, ale one tak strasznie mało dają życia, że właściwie nie wiem, po co ja je wziąłem w ogóle. Dobra. Co tu się odpierdziela? Aha, tu już byłem. No właściwie stąd przyszedłem, więc muszę stąd wyjść. Oj tam, oj tam. Ci w ogóle zamknięci w swoich celach, nie można do nich dojść. Dobra,
Gdzie by tu teraz pójść? Bo mamy opcji od groma. Czy ja tutaj wejdę? Nie, nie wejdę z tej strony. Może z drugiej gdzieś będzie wejście. Jeżeli nie będzie wejścia, nie będę płakał, ponieważ im mniej wejść, tym mniej będę miał budynków do eksplorowania, żeby znaleźć... tutaj chyba byłem, bo widzę, że jest pootwierane, więc też nie ma sensu. Rany, można się zgubić. Tam widzę, sobie chodzą. Więc myślę, że tutaj sobie poszukamy. Dzień dobry, a może dobry wieczór. Mamy dzisiaj w promocji razy młotem. Dla pana dwa. Dla pana też dwa. Tutaj wejdziemy sobie. Tylko że nie chcę tu się pakować, tak jak mówiłem. A i tak przylezi. Tak, trójkącik na cmentarzu. A nawet czworo. Kącik istne. Istna noc żywych trupów, jak w tytule. Dobra. I teraz, gdzie my tutaj szliśmy? Kurczę. Zakręciłem się. Widzę, że tu mogę wejść, ale ja wchodziłem tutaj, nie? Dobra, jeszcze ich jest trochę. Dobra, zanim dobiegnie, będzie po nim. I o to chodziło. No dawaj, 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 chodź. O! Taka bystra. A masz. Szwendasz się po nocy zamiast siedzieć w domu. A na zewnątrz jest niebezpiecznie. Chodzą ludzie z młotami i rozdają razy. No dawaj, dawaj. Ale go wyminąłem. No jeszcze raz i łup i trzask i po nim. Ale na razie nie mamy tego, czego szukamy. Niestety po zapisie to nawet nie mam zaznaczonego miejsca na mapie. Wow, tego nie powinno być. No ale w sumie z drugiej strony, gdybym stał tak na zewnątrz i mapę przeglądał, to też mógłbym oberwać. Tu też niezła impreza. No tak, cała ekipa. Ty skąd się wziąłeś, kolego? Nikt cię tu nie zapraszał. A ty wbijasz na imprezę i co myślisz sobie? O kurczę, jeszcze ich trochę tutaj jest. Dobra, chodźcie na zewnątrz, na fajeczkę.
chociaż faktem ja nie palący, więc co jedynie mogę wam zaoferować, młotek na głowę. Dobra. Jeszcze raz. Jeszcze jeden. Dobra. O, jeszcze. Dobra, kto tam? Walka Dawida z Goliatem. Tylko zamiast kamienia mamy młotek. Dobra. Poszło ładnie, ale... mam przeczucie, że naprawdę ciężko będzie znaleźć to, czego szukamy. Zróbmy sobie zapis. Gdzie by tu teraz pójść? Słuchajcie, jest naprawdę ciężko. Tu widzę kolejne miejsce. Ale nie są to jakieś zbyt złożone miejsca i podejrzewam, że tutaj nie znajdę tego, czego szukam. Dobra, chodź. Wow! Bardzo fajnie mu ta głowa. No i co się tak spieszyłeś? A ty co, jego kolega? Obrońca? Dobra, ilu ich tu jeszcze jest? Dobra, spróbuję ty... Ło! A ty ta brzydka! Czemu ja nie mam latarki? Czułko, panowie i panie. Na kobietę z ręką. Dobra. Zbieramy, co tu mamy. Ale powiem wam, że jestem bardzo ciekaw, jak tutaj dalej się to wszystko potoczy, kiedy zmontujemy wszystkie elementy naszego radia. Nie wiem, czy tutaj iść, kurczę, czy tam. Tu nie wejdę. Tu nigdzie też nie wejdę, więc muszę szukać wejścia z innej strony. Nie, no tutaj wyjdę. Pójdę w drugą stronę. Czemu na takie drabiny nie można wchodzić? Ale czekajcie, mogę coś wykombinować. Mogę sobie stworzyć tutaj konstrukcję i wejść, tylko pytanie jest takie, czy jest sens? To jest wszystko obudowane. Dobra. Trzeba będzie wyznaczyć sobie tutaj te koordynaty. 23, 70 na 26. 23, 70. 23, 70. No, gdzieś załóżmy. Tutaj. I drugie było 26, nie? Tu jest 26. Więc teoretycznie w tym miejscu gdzieś powinien być nasz skarb. Dobra. Chyba, że nie ma to ogólnie znaczenia. Ale jeszcze zajrzymy. Dobra, bo może ja czegoś nie doczytałem. Drugie piętro więzienia. No właśnie. Szkoda, że nie można tego w pełni odczytać. Więc muszę jeszcze raz 23,71 idealnie wyznaczyć. 23,71.
Czyli na tym muszę tutaj. Raz, dwa, trzy. Więc będzie to tutaj. Więc jestem bardzo blisko. I naprawdę to pokazuje, jakby tutaj to było. Jestem ciekaw, czy warto by było tutaj stworzyć konstrukcję, czy może uda się wejść jakoś inaczej. Tutaj mamy. Dobra, to musimy się dostać. Widzę, o! Ale tutaj wyjdę na zewnątrz. Więc to nie jest to miejsce. Być może po prostu jest to tylko miejsce samego więzienia. Dobra, wejdziemy tutaj, bo widzę, że tutaj nie byłem. I zobaczymy, co się wydarzy. Jak odcinek będzie za długi, to go przytnę, ale muszę znaleźć po prostu to, czego szukam. Po kolei. Każdy dostanie swoją porcję. Proszę bardzo. Dobra, zapiszemy. Tak jak mówiłem, z życiem to mam średnio. Spieszyło mi się tutaj, żeby przyjść. Co się odbije na tym, że nie jestem aż tak super przygotowany. Dobra, kto tam jeszcze? O! I po co się wyżywasz na niczego w innym pudełku? Chodź się zmierz z takim, co ci da radę. Dobra, ten co ma schizy jakieś, albo go głowa boli. A tutaj przeciwbólówek brak. Nie, ale powiem wam, zastanawialiście się kiedyś, co w takiej głowie zombiaka mogłoby się dziać, jakie schizy, czy na przykład jest w jakiś sposób świadomy. Tutaj byłem, nie? Czy jest świadomy chociaż w jakimś małym, niewielkim stopniu? I kurczę, tu chyba nie ma sensu wchodzić, bo byłem. Albo i nie byłem. No panie, jak ty tam wlazłeś? Może to jest to miejsce? Nie wiem, czemu było otwarte, ale wygląda na to, że tu nie byłem. No i prosto do piekła. Co tu mamy jeszcze? Okej. Drugie piętro, no to w sumie u góry mogłoby być. Jeżeli to traktować jako piętro drugie. Jeszcze raz. Jeszcze trzask i nie ma. Dobra, i tego. Tego to wbiłem gdzieś tam głęboko, naprawdę. W same czeluścia. Czy tutaj możemy coś zrobić? Wygląda, że nie. Tam się jeszcze rozejrzymy. Kurczę, ale wygląda na to, że tu byłem. Po prostu wszedłem z innej strony. I tyle. Bo wygląda na to, że chyba, że tu na górę, ale tu też byłem. No właśnie. Kurde. Wróciłem do samego początku. I
Zastanawiam się, gdzie mógłbym jeszcze tutaj pójść. Widzę, że tam na dole jest jakiś zombiak, czyli tam gdzieś zrobiłem omijkę. Fajnie by było zejść jakoś, ale... ale nie wiem, jak mógłbym to zrobić. Dobra. Muszę się kierować w prawą stronę. Dobra. Kurde, jeszcze spadnę. Jeszcze raz muszę tutaj wszystko to... Czuję, że te poszukiwania będą dosyć monotonne. I jeszcze muszę wrócić, fakt. Za wysoko wszedłem. Za nisko. Co ja mówię? Dobra. I teraz weź... zdecyduj, gdzie masz zejść, ale pójdę w drugą stronę, tutaj, bo widziałem zombiaczka. No nie wiem, gdzie ta pani się podziała. Dobra, bierzemy. Muszę po prostu obserwować, gdzie jeszcze nie byłem. Tu widzę tego pana, więc być może gdzieś tutaj trzeba iść. Teraz zobaczymy na mapie, czy... Tak mi to pokazuje, że mógłby być to ten budynek, ale to ja chyba tędy szedłem, nie? Kurczę. Nie podoba mi się to miejsce, jest takie... To jest boisko. No to jak pójdę tutaj, no to tu już byłem. Tu też byłem. Szkoda, że nie mogę na to spojrzeć jakoś z góry. Czy mogę tutaj tylko tak, nawet tego bardziej powiększyć? Ale wygląda na to, że nie jestem w pełni w tym miejscu. Dobra, pójdziemy tak, prosto. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj jest przejście. Nie, nie ma. Dobra, tu mogę pójść. To stąd właśnie przyszedłem. Okej. I teraz musiałbym pójść chyba do tych kolesi, tak? Dobra. No czemu mi nie bierze tego? Czy tak dobrze nam się nie powodzi? Tu byłem. Dobra, jeszcze ją załatwimy, zaraz spojrzymy na mapę. Mam nadzieję, że nic nie przylezie. Dobra, jeszcze kawałek. Wygląda na to, że gdzieś teraz tutaj... tej okolicy, czy po prostu chodzę w kółko. Muszę przejść na drugą stronę, wychodzi na to. Jeśli dobrze patrzę. A to znowu jestem tutaj. Zaraz, jakbym poszedł tu... I tu, to teoretycznie na wprost, tak? Tylko czy jest tu wejście?
Mi się wydaje, że tu byłem. Na tej pływalni, czy nie pływalni, tylko... prysznice. Co to jest? To jest nic. No i teoretycznie wygląda na to, że jestem w środku. No właśnie. I co? Co to jest? Teraz nie wiem, czy jeszcze... Aha, bo to jest ten kawałek rury wystający. Dobra. Czyli tutaj na mapie nie mam za dobrze tego wyznaczonego. Mydełko. Ha. Wychodzi na to, bo... Albo gdzieś tu obok. Czy jest tu jeszcze jakiś budynek? Chyba, że coś źle wyznaczyłem. 26. 26 to jest tutaj. Kurczę, no faktycznie źle wyznaczone mam. Dobra, jeszcze zajmiemy się tym panem. I teraz tak. Tu by było 26, a tu 23, 70 ileś tam, nie? No, to by było tak. Już tutaj się nauczyłem jednej rzeczy, że że po prostu milimetry mogą nas dzielić od właściwego punktu, że ja mam ciągle wrażenie, że jestem w tym samym miejscu. Wow! Może tutaj na drugim, chociaż byłem. Dobra, ale wejdę jeszcze raz. A nie byłem. I to chyba będzie to miejsce. Nie wiem jak to jest, że jest otwarte, a ja tutaj... Chociaż worek leży, jakbym był. Albo byłem z innej strony. Teraz się dowiemy wszystkiego. Bo jak się wchodzi z różnych stron, można przeoczyć. Właśnie. Jakieś elementy. No nie byłem tutaj. Także trzymajcie kciuki, że to jest właśnie to miejsce. Proszę Państwa, chwila napięcia. Czy właśnie znaleźliśmy miejsce, w którym znajduje się ostatni element układanki? A może to jeszcze nie jest ostatni element? Kto wie? Kto mi na to odpowie? Wychodzi na to, że jeżeli to będzie, to tutaj gdzieś w celi. To już mamy tylko... Mamy to! Proszę o brawa. I co to jest? Telefon mobilny. Dobra. I co teraz? Co teraz? Znajdź lotnisko, tak? I możesz uciec.
naprawiając ekwipunek komunikacyjny, czyli można powiedzieć radio. I teraz zobaczcie, stoję przed takim dylematem, bo jednak jeżeli to już by był koniec gry, no to właściwie trochę by się nie chciało tak nam tutaj budować tej całej bazy, bo jednak trochę na to inaczej patrzyłem. Co jest? A nie mogę tutaj już schować, bo mam pełny ekwipunek, ale może coś wyrzucę, jakąś pierdółkę i schowam ten młot, bo tak latać z tym młotem po mieście, kiedy nie ma takiej potrzeby, to nie ma sensu. Dobra, ja sobie tutaj już nie wiem, pozbieram trochę tych elementów. No i co? No i czeka nas teraz montaż całej tej konstrukcji do komunikacji, upgrade stołu badawczego i innych elementów, żebyśmy mogli to wytworzyć, więc myślę, że jeszcze sobie tutaj trochę rzeczy nagramy, a potem, kiedy dotrzemy do lotniska, zastanowię się, co dalej, czy jest sens kontynuować tutaj zabawę i budowanie po prostu tej całej konstrukcji, czy może wrócić do hordy, czy po prostu już zakończyć w ogóle granie tutaj w Night of the Dead. No zobaczymy, w sumie powiem wam, że planowanie w pełni nie jest adekwatne do tego, co się czuje w danym momencie. Tak jak ja tutaj planowałem, że będę budował bazę, a wciągnąłem się w szukanie tych elementów. Także ciężko sobie zaplanować, czy będzie się miało ochotę i czy w ogóle gra nam umożliwi tworzenie większej ilości odcinków. Dzisiaj wam już dziękuję. Mam nadzieję, że wytrzymaliście do końca, do momentu, w którym znalazłem ten mobilny telefon. No i co? Widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się, cześć!